Gumić, w ogóle słuchasz jakichś podcastów? Nie, chyba, że ciebie. A water... wiem, czy to podcastem można nazwać. A Waterproofa sprawdzałeś dzisiaj? Kamila i Witkowskiego? Jak y, y, rozmawiali z Adamem Wardzińskim? Nie. Dzisiaj wyszedł. Dobra, mniejsza z tym. E, chodzi mi o to, czy... Jesteś świadomy w ogóle formuły podcastu, no, że to nie będzie zwykły wywiad? Trochę <noise> jestem świadomy, twoje wywiady oglądałem, zobaczymy, co tu będziesz powiedział. No Właśnie, ale o to chodzi, że wywiady to nie jest podcast, bo podcast wymaga od ciebie inwencji własnej, w której ty będziesz poruszał pewne tematy, inaczej to będzie zwykły wywiad. Dlatego nasi słuchacze nie chcą, bo wywiadów jest na pęczki. Okej, okay. wolna mata, odcinek czwarty, dziś moim gościem jest Piotrek Fręchowicz, a.k.a. Gumis. Myślę, że Gumisia ja nie trzeba nikomu przedstawiać. Uczestnik zeszłych finałów ADCC, młody i utytułowany zawodnik z naszego kraju. Cześć Gumis. Siema. Bez tego gestu. <głosy> <głosy> Dobra. E, no co, jutro startujesz na ADCC, gumis. Nie było cię bardzo dawno. Niestety na finałach się rozsypałeś. Opowiadaj, co tam słychować u Piotra A O tak. Po, kon po tej kontuzji nie, felernej, że tak powiem. Nie mogłem chodzić. No ale już od stycznia powiedzmy zacząłem pierwszy rozruch z tą nogą robić, także to spoko. No ale początki tutaj w ogóle tragiczne, żeby cokolwiek z tym zrobić. To się wydaje, że lekarz ci mówi trzy miesiące i jest powrót do zdrowia. Tak naprawdę po trzech miesiącach to kolano jest dopiero zdolne do tego, żeby samemu chodzić. Nie mówię tutaj, żeby robić jakieś wypady, czy cokolwiek przysiad, to w ogóle nie istnieje. No ale małymi krokami tutaj do celu, pod koniec stycznia, już zacząłem mieć w miarę to kolano takie stabilne, które mogłoby się nadawać na matę. No i tak się stało, że pod koniec stycznia wróciłem na matę pokulać się. Czyli dopiero pod koniec stycznia w ogóle ruszyłeś się z jakąkolwiek aktywnością, pewnie tak to nic nie robiłeś nie? przez no ten czas? Tak, to się wydaje, że taka kontuzja kolana, no to można na przykład przybudować sobie tutaj, przywalić bica, no ale tak naprawdę każde ćwiczenie, gdzie budujemy biceps, to trzeba tak albo siedzieć, albo stać. Jak stać? No to co, mam obciążać drugą nogę, która tak naprawdę po miesiącu chodzenia z kulami to była już tak zmęczona, że mnie bolało po prostu stawanie na niej. A druga rzecz jest taka, że jeżeli jesteśmy na przykład na ławeczce i chcemy wyciskać klatę, to to się wydaje śmieszne, ale no jednak ta noga w tej ortezie, której nie mogłem zdejmować poza spaniem w ogóle, no to strasznie przeszkadzała. Do tego tam, jeżeli krew napływała do tego kolana, było na dole, to znowu puchło. Także jakiekolwiek ćwiczenia przez ten okres taki, gdy to kolano jednak mi odmawiało posłuszeństwa, no to w ogóle nie ćwiczyłem, tylko jadłem. <laughs> ale nie osłabłeś <laughs> przez ten czas. Nie, no tak myślę, że zbudowałem się jeszcze mocniej psychicznie, bo wychodzimy z założenia, że każdy sportowiec musi przez takie coś przejść yy, po to, żeby takim być mocniejszym na, na zawodach. Bo wiele osób po takiej kontuzji powie, dobra już nie trenuję, daj sobie z tym spokój, a ja byłem zmotywowany, że mówiłem, nie no ja na pewno potem tym chcę wrócić, chcę się kulać, zobaczymy co z tego będzie, wiadomo, że będzie ciężko. No jest ciężej niż sądziłem. Gumisz, yy, generalnie w tym miejscu moglibyśmy zakończyć. <noise> Bo właśnie chciałem rozwinąć temat, jak sobie poradziłeś z kontuzją, ale poradziłeś sobie bardzo dobrze. Też zgadzam się właśnie, że kontuzje czy jakieś takie przerwy no, definiują zawodników. No Nie ma co się oszukiwać, czy w MMA, czy, czy właśnie w brazylijskim jiu-jitsu. Te takie momenty przerwy jakieś tam e, i potem odbudowanie się tak naprawdę są jakąś definicją. E, no, a teraz przejdźmy do finałów. Ej, e, Jeszcze i chcę ci powiedzieć mhm. na temat tej kontuzji, że. Mhm. Pomimo takiego powrotu powiedzmy na maty, gdzie w pierwszy dzień miałem mega banana, że się w ogóle z kimś kula. Wiadomo, że chłopaki mi odpuszczali tam wszystko, co, mo co mogli, bo dziewczyny mnie bardziej dociskały niż chłopaki na treningu, co było po prostu dla mnie, co jest? co jest? co jest nie tak. Oni nie robiłem normalnie, to wiedziałem, że sobie jaja robią, nie? No, ale no to jest taki moment, że też tak naprawdę pokazuje to. Weryfikuje nas jako zawodników i osoby, z kim mamy kontakt, bo tak jak powiedzmy tam jesteśmy gdzieś na topie i każdy chce zbić z tobą piąte jesteś top, to każdy o tobie pamięta, jest super, super. A jak jednak jest taka rzecz, jak taka no, kontuzja mi się trafiła. Widać tak naprawdę, na kogo możemy w tej sytuacji liczyć? To taka anegdota. No tak, to takie prawidło życiowe. Tak, tak? jak jest dobrze, wszyscy są z tobą, a jak jest źle, to nikogo z tobą nie ma. No Gumis, ja o tobie nie zapomniałem, nie? Ja wiedziałem, że gdzieś tam jesteś cały czas i e, tak naprawdę jak... Z... Plecak mi po EDCC nosiłeś. Tak, plecak mi się ci po EDCC i, i nie zapomnij, że pomagałem ci wyprowadzać z sali. Wiem. Jakkolwiek to brzmi, że wyprowadzaliśmy z sali Gumisia. Który planie, nie pije. Który nie pije, no ale, ale zdarzyło się. E, aczkolwiek... E, Chciałem Cię tutaj w tym podcaście zaprosić jako jednego z pierwszych gości z racji tego, że chciałem rozliczyć temat ADCC że tak powiem naszych zawodników. Był Kamil, był Watson, jesteś Ty, został jeszcze Janusz, ale wbrew pozorom to nie jest taka łatwa. kwestia złapać się z Jankiem. Zwłaszcza jak się trenuje z nim w jednym Zbaczcie, klubie. jak się trenuje z nim w jednym klubie, tak. No ale wróćmy teraz do ADCC gumy. No, trafiłeś Kinana w pierwszej walce. Wychodziłeś pewny do tej walki, gadaliśmy dzień wcześniej, to tak, no ta twoja pewność siebie <laughs> raczej, raczej była niezmienna w tej kwestii. Jaką miałeś strategię do Kinana, no, jak w ogóle chciałeś do tego podejść, bo trenowałeś już z nim wcześniej, prawda? No kulaliśmy się, ale głównie w kimonach. No i w sumie tutaj mój plan taktyczny zawiódł, bo tą walkę jakbym teraz drugi raz miał z nim walczyć, to bym całkiem inaczej rozegrał. Pierwsze to, że jeżeli chodzi o zobrazowanie sobie tej walki dzień wcześniej, jak szedłem spać, bo w ogóle się nie stresowałem. Czasami miałem stresy przed innymi zawodami, że nie mogłem spać. Tak, na przykład jak Janek całą noc chyba nie spał przed walką z Miao, bo jak miałem jakieś przebudzenia, to on tam widziałem, że cały czas nie śpi. Płakał. Na... <grym, <grym, nie wiem, czy płakał, nie widziałem, żeby mu łezka. On ale... płacze ten w sobie. Tak, ale jeśli chodzi o taką walkę, no to wiedziałem, że kinan będzie, znaczy tak, zamknięta garda miała być. To było niestety. Z Twojej strony. Tak. Mhm. Niestety, tylko błąd taki tutaj popełniłem, że za szybko ją puściłem. Mogłem tam dłużej z nim się szarpać i go ściągnąć na, do, do ziemi, bo to mogłoby inaczej wyglądać. No i kolejna rzecz, taka, że wiadomo, yy, chciałem już z Delarivą walczyć. Wiedziałem, że on nie jest o, odporny na techniki, które sam robić, bo on tak naprawdę nie kula się z osobami, które robią tak samo tą Delariva jak on. No warto Tak. Tak, Bo tacy zawodnicy są w tych niskich kategoriach. Mało kto walczy w ten sposób, więc teoretycznie to co on robi najlepiej i to co ja się czuję też w tym najlepiej to jest dla niego najmniej wygodne no i wiedziałem, że tam prawdopodobnie da sobie spokój z przechodzeniem mojej gardy no i ciągnie 50-50, no i to też się stało to 50-50 byłem przygotowany tylko czekałem, żeby je rozpiąć, też rozpiąłem no i potem była taka sytuacja, że byliśmy w zetce no i ja z tej zetki lubię łapać kimurę po to, żeby wejść do pełnej gardy no i wiedziałem, że tam jest lek drag no i on tego lek draga złapał no i potem już mnie double under tam piłował, piłował i stwierdziłem, że z tego Damelander też mi gardnie przyjdzie, no i zakończył mi tą walkę krucyfiksem, co mi Tomek robi na treningu. Ja w sumie nie kojarzyłem, żeby on to kiedykolwiek w jakiejkolwiek walce zrobił, no ale z tego krucyfiksa to on taki wychodzi, wygląda, że to jest trójkąt. Wyjął mi rękę, wpiął plecy z tych pleców. Myślałem, że nie było trzech sekund, wyszedłem, ale dostał punkty, potem wpiął drugie. No i od tego momentu ta walka tak naprawdę już się skończyła, można powiedzieć, bo. Odbudowanie tych punktów albo cokolwiek mu zrobienie było już, no to praktycznie niemożliwe, bo jeżeli ja bym się znalazł, znalazł za jego plecami, myślę, że taki bym bunkier tam zrobił, że to trójkąt tak jak tak, on mi zapiał tak, tak, i to tak, jest tak. po walce. No i tak samo było w tym wypadku. Ja widziałem, że tylko on czeka na to, żebym się obrócił ewentualnie do balachy z gardy, a ja chciałem się obracać, jak już to do wyjścia, do półgardy, żeby to była taka sytuacja. A Jakbym teraz z nimi miał drugi raz walczyć, to mogłem tak naprawdę w czasie punktowanym wyjść do stójki albo nie, nie iść po tą zetkę po kimura, tylko czekać też na dogrywkę, Bo myślę, że w zapasach moglibyśmy się spróbować, mimo że te moje zapasy są jakie są, ale czasem czy mi zaskoczy. Wiesz, co mi się podoba? Podoba mi się to, że swojej odpowiedzi nie zamknąłeś w zdaniu tego dnia był lepszy, <laughs> <laughs> że rozkwiniłeś sobie. Pewnie oglądałeś tę walkę nieraz. O, no, trzy razy. No, no już, to już nie raz, no. Tak, no nie raz. Tak, rozkminiłeś sobie kinana, ale powiedz, jaki wpływ w ogóle miało to, że wy wcześniej się kulaliście tam, jak byłeś w San Diego? Znaczy to tak, kino Nie było to... obsrywki właśnie przed tym? No czy nie, no bo tak. Ja na przykład wychodzę z założenia, że jadąc do Atosu, tak jak nawet tam byłem, nie ma szans, żeby z nimi tam powiedzmy szarpać się, żeby ich pocisnąć, bo to jest po prostu fizycznie dla śmiertelnika niemożliwe, jak jest 20 chłopa, brązowe, czarne pasy, z czego ja tam byłem przy wadze 82 kg, jak jechałem, byłem jednym z najlżejszych, a jak wróciłem, ważyłem 7,7, bo po prostu taki był dojazd. To jeszcze kulanie się skinami, który ważył wtedy 94 do 6 kg, no to już naprawdę było ciężką taką robotą. Ale głównie Kimona. No i jak się spiąłem z nim na Kimona w pierwszej rundzie, żeby powiedzmy coś mu zrobić, to nic mu nie mogłem zrobić, poza tym, że to była walka na remis. No ale jak na przykład on powiedział, że tam zrobił drugą, trzecią z kimś i wjeżdża do mnie na czwartą, no to mi zrobił Saigon, nie? Bo tam każdy z chłopaków chciał mi jednak pokazać, kto rządzi. No i niestety oni są na tyle wytrwali w tym postanowieniu, że przez miesiąc mogą cię tak prać. A kto rządzi? Kto rządzi? No, Hulk. Nie, Hulk nie rządzi. Y ja bym powiedział, że tutaj może się wszystkim to, ta osoba nawet nie kojarzyć, ale Josh Hinger Josh, widziałem. Jak... No jak nie kojarzyć stary Hinger jest znany no tak, znaną prostu Ale na przykład Josh, pierwsza moja walka z nim, myślałem, nie znałem go, nie? No, i nie znałem. No i tak walczy z nim 15 sekund giloty na cześć. No ale Josh jest no, zawodnikiem znany, nie? Z tej swojej gilotynki, z tej hingertynki, kurde, którą tam nawet wypuścił szkoleniówkę. Eee, dla mnie się wydaje kompletnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o, o w ogóle Atosiaków, ponieważ ma zajebiste zapasy. Ehm, nawet na ICB ostatnio. A chociaż te jego walki na ICB ostatnio oglądałem, to tak kurde, no nie wiem, nie no, Powiem Ci tak, jeśli chodzi o nogi, to wydaje mi się bardzo solidny kimono no to fizyka tam najwięcej odgrywa no ale na przykład jak ja oglądałem walki innych zawodników na macie no to Josh na przykład tam kina no, potrafił roznieść na tej macie nie a jeśli chodzi o te wyniki takie na zawodach no to jednak Josh tam nie góruje, zwłaszcza w tych kimonach on tam odpada no master się tak, tam nie? no on co by powalczy po wygrywa jak już wygra to jakiś highlight można z tego skręcić, tak, tak. Bo, on, bo jest poddanie bo on, tak bo jest poddanie i zapasy ale jeśli chodzi no to Kinan jednak na zawodach dużo lepiej sobie radzi, a Lukas wcale jest taki mocny, jak się wydaje, nie? No, on jest kawał dzikusa, no. No, ale z nim, mogły, jeśli chodzi dobrze o to, ja. to, to, dobrze się z nim walczy. No, zajebiście. A z Andrzejem walczyłeś? Z trenerem Andrzejowo? Trener Andrzej wracał po kontuzji, mhm. także tak naprawdę zrobił tylko znaną jedną kulankę nogi. Gardy mi nie przeszedł. Pierwszą? Pierwsza nie. na luźno, Pier... mam. <grymne> <grymne> tak, ale to Ta. była jedna z pierwszych rund, więc nie byłem jeszcze przetyrany. Okay. Jedynie zdziwił się, jak już prawie mi przeszedł gardę i moja stopa wylądowała mu na czole. <grymne> o, oh, to nice, to nice. No. Tak, no tak to myślę, że jakby tej stopy nie było, to by tam pewnie był gwałt i boczna. No super. A no. w którym roku to byłeś w San Diego? Kiedy Dwa lata tam? temu. Dwa lata temu. To jeszcze wróćmy generalnie do tych ADCC, do finałów. Powiedz, na pierwsze trialsy pojechałeś w którym roku? To była Bułgaria bodajże, 2014? Tak, to był było też moje przetarcie w ogóle w pr kategorii pro na ADCC. Mhm. Jeszcze z Łukaszem pojechaliście, z ekipą tak. z Radomia wtedy. Czyli tak, 14. 15, 16, powiedzmy 3 lata zajęło Ci. 4, no bo w 17 się zakwalifikowałeś w maju. No, tak. Jeździłeś na większość tych trialsów, tak? Na wszystkie. Na wszystkie trialsy i wreszcie się udało. No, jakoś się udało. no tak. W Poznaniu. Już i to ten Poznań to już był też taki, że nie chciało mi się nawet tego 7-7 robić, bo już byłem tak przetyrany zawodami w ciągu tego roku, bo wystartowałem na wszystkim, na czym mogłem od stycznia. Więc stwierdziłem, że jadę tak jak je, jest i chcę na tym EDCC w końcu w dobrym humorze sobie powalczyć. Niż jak zawsze ścinam na to 7-7 i jestem już po prostu po miesiącu tak wkurwiony tą dietą i wszystkim, że jak jest dzień. Przed... Życie się wali. <t> tak, życie się wali, że jak już mam walczyć, to już mi się nie chce nawet walczyć, bo najchętniej dobym, do Zjadł. nie podpiął się pod y, kroplówkę z Pepsi. Zajebiście. I od e, Wnosimy tego. tak do klinik witaminowych o kroplówkę z Pepsi dla Gumisia. Nie tylko dla mi się, dla wszystkich zbijających 7-7, 6-6, to tak, no tak bo trzeba tłuc. Bo to już była tragedia, no ale tak w sumie no, to 8-8 to czułem się świetnie. Pierwszy raz nie musiałem zbijać, jechałem sobie na lajcie, nie musiałem tam tak naprawdę nikt nigdy, nic nikomu nie chcę udawać, tylko jeżeli coś to sobie, że, że chcę wygrać albo nie i tyle. I miałeś waleczki w 8-8 w, w tym poznaniu z kim? Generalnie wyszło z lipa z tamtymi trialsami, bo nie ma za bardzo walk z tych trialsów. Mam wszystkie. Nie masz. Nie masz to znaczy wiem, Mam że wszystkie. na y, popularnym kanale YT, Piotr Ręchowicz możemy znaleźć wideo nagrywek, ale y, ile stoczyłeś walaczek w ogóle wtedy? Trzy? A teraz cztery, ale ci coś przerwę. Mhm. Nie znajdziecie tego już nawet na kanale Piotr Ręchowicz, bo flograflink mnie zbanowało. Dziękujemy. I, y, jeżeli mówimy o, ban, ba, y, o banach z flograflink, to wspomnijmy może jeszcze szerszej publiczności o słynnym nagrywaniu z Trybun w Finlandii, gdzie musieliśmy Interweniować, żeby ochrona nie zajebała kamery gumisiowi, tak? To, a gumis jeszcze wtedy był to byłeś poszkodowanym dzieckiem, taki, tak? Tak, wtedy gdyby już nie cimek, o kulą. Tak, gdyby nie cimek, to ale proszę, ale proszę pana, żeby, żeby, żeby oni rozumieli po polsku, tak. to byśmy Mówili, ale proszę pana, to było na pewno, ale proszę pana, ja nie, ja nie chciałem, to dla siebie nagrywam, dla własnych potrzeb. No, ale... Nie no, gość z kulą kazał mi iść po prostu, nie wiem, z 200 metrów, gdzie musiałem podskakiwać na jednej nodze, zjechać po i schować do schowka kamerę. No ale przyznasz, że Flo kurde zadbało o to, nie? No niby tak, ale kto chciał to sobie nagrał. Tak naprawdę pewnie jakbyśmy siedzieli z drugiej strony trybun, to by nikt tego nie przeczaił. Nie no, jasne, no ale, ale, ale w każdym razie. Był no i był. wracając jeszcze do trialów w Poznaniu. Trzy walki z Cztery? Y... Ze Skibą był finał. Tak, A, pierwszą miałem jakiegoś fina czy szweda, mistrz tamtejszej reprezentacji w brązach, Miko Suwanti czy coś takiego, mhm. kimoniarz. No to z nim się walka początek świetnie ułożyła, a doszło do dogrywki. Tam były plecy, ale kurde, uciekł, nie mogłem go w ogóle skończyć. Wypompowałem łapy i pach. No i dogrywka, wskazanie. Drugą miałem z jakimś finem też. Niebieski pas. Zapiełem mu skrętówkę, on się chyba już przestraszył i to klepnął. Trzecia walka miała być z jakimś Polakiem, nie pamiętam niestety nazwiska, on dostał kontuzji barku. Odpadł z turnieju, i pojechał do szpitala. No i kolejna to jest Oscar. To był już półfinał, no i finał ze Skibą. Zajebiście. I cieszyłeś się wtedy, jak wygrałeś gumisz. Jest to słynne zdjęcie. A największą radością w tym zdjęciu jest trener Radek Turek, którego pozdrawiamy. Tak, ja ogólnie wrzucałem na grupę wycinki, jak on macha tam rękoma, bo to miałem pompę straszną. To takie były nagrywki, albo jak Watson wygrywa, też jakieś są tam jego miny, także... No, bo to, to w ogóle nie kwestionując, to musiał być jeden z tych dni trenera Radka Turka, w których dwóch zawodników dostaje się, kurde, z klubu na finały DCC. No, ale zajebiście, no. Oby, oby w, na tegorocznych trialsach, teraz w Bukareszcie i w tym przyszłym sezonie, bo zakładam z tego, co wieści dochodziły do nas, to w Poznaniu prawdopodobnie zostaną powtórzone trialsy e, te na wiosnę. Teraz Bukareszt. Wybierasz się? Wybieram, ale nie będziemy się przygotowywać pod te zawody. Ale ja no to No rozumiem, rozumiem to czyli w coś innego. No, Mistrzostwa Polski w kimonach. <laughs> Rozumiem. Nie, no, yy. nie, ale to jest priorytet sekcji, nie? Także tak, to, tak, tak. Jasne, jasne, to nie, jasne, nie chodzi, no. że u nas jest indywidualne podejście, mhm. tylko tak, w co sekcja celuje, no to my idziemy wszyscy za tym czasem Jasne. A jak ktoś mm. chce, to startuje. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że czy to będzie dla mnie nogi, czy gi, ADCC, to. Potrafię na tyle tą głowę przestawić i ten styl walki, żeby dostosować się do każdych przepisów. Także jestem w tym treningu cały czas. Do, dopóki nie miałem kontuzji, to byłem przynajmniej sześć razy na macie w tygodniu na pewno. I to nie było dla mnie żadnym problemem zdjąć, założyć piżamę. A tu się bierze jeszcze z jednej kwestii, Gumisz. Nie zapominajmy, że zaczynałeś swoje treningi w marze w Radomiu bez kimon. Zaczynałem. No, Zaczynałeś pierwsze. Ile, ile, pierś, tak, pierwszy okres treningowy, ile robiłeś bez, bez Kimona? Ja zaczynałem Kimona. W ogóle 20... w którym roku zaczynałem? W 2013 roku. Przed, przedstaw się publiczności. W roku? Piotrek, <laughs> trenuję od 2013 roku. Wcześniej trenowałem kickboxing też parę no. ładnych lat. E, miało być MMA, nie wyszło, ale to głównie ze względu na wadę, tutaj wzroku, jaką mam. Nie mogę po prostu się bić, już. Ale jeśli chodzi o to nogi, no to tak naprawdę do tych ADCC w Finlandii, do tych ADCC w Finlandii, które tam, gdzie tam zajęłem drugie miejsce, to trenowałem tylko nogi, a potem powiedziałem radkowić, że chcę też kimona zacząć trenować. No i po ADCC w Finlandii zaczęliśmy robić kimona. No i właśnie ta twoja, że tak powiem, adaptacja do kimon z formuły nogi poszła dosyć, może nie to, że szybko, ale bardzo sprawnie. Czy... Ale, mm, nie, właśnie o to chodzi, że bardzo dobrze, no, że trafiłeś pod skrzydła Radka, który jakby potrafił ustawić tą twoją, e, tą twoją grę pod kimona, bo jest to na pewno w jakimś tam stopniu jego zasługa. No na pewno, tylko że nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, co ze mną się działo na treningach w kimonach, jak ja tam przyszedłem. Nie, właśnie nie zdaję sobie z tego sprawy i chętnie, chętnie się dowiem. Yy, przychodziłem na trening i gościa, którego mogłem rozpykać w 15 sekund powiedzmy. To mi robił taki saigon w tym kimonie i on ważył 60 kilo. bo ja to ogóle... był dokładnie? No, na przykład mieliśmy ładnego Marcina takiego. no Marcin, Marcin. wytatuowany. Nie wiem, jak on ma nawet nazwisko. No, ale to już mniejsza o to. To tam, jak powiedzmy, on wtedy miał niebieski pas, to ja mogłem go bez kimon tam pocisnąć. A jeśli chodziło o kimona, to normalnie mnie tam sponiewierać mógł. Już nie wspomnę o każdym, kto ważył powiedzmy 80 kilo, tak jak ja wtedy, i więcej, co już po prostu mnie wiązał tym kimonem. Ale ja znalazłem wtedy technikę, którą mogłem kolegów zaskoczyć. Fifty-fifty. <laughs> walkę do końca? Nie. Yeah. Robiłem tak zwany fizyczny double under. O, szanuję. <laughs> I szanuję w chuj. Pięć no. minut, wiesz, trzyma mi no. za te poły, palce mi odpadały, ale trzymam mi tam piuje, wiesz, może Zajebiście. mu kark złamię, wciskałem z mu głową, Zajebiście. Zajebiście. No nie, no, kończyli mnie nadgarstkami, jak mam być szczery na pierwszych treningach. No, i, przez, i to tak trwało z pół roku. No, ale sam widzisz, pół roku cierpienia, i potem, kurde, jakoś to się naprawdę fajnie ułożyło. E, a dlaczego poruszam jakby ten temat? Ponieważ e, wiele osób ma problem z przejściem z formuły Nogi na kimona e, w kwestii uchwytów. Wiesz o co chodzi. To jest oczywiście też w jakimś tam stopniu zamknięta bania, według mnie, bo jeżeli potrafisz się na coś tam otworzyć i. Nie wychodzić z takiego założenia, że kurwa ty, chwyt, złapał mnie, nie mogę się ruszyć. Kurwa. Wiesz, no na przykład w mojej opinii. Są pozycje z nogi, nie są kompatybilne do obu formuł, nie? Bo no na przykład nie, nie, nie. leżąca garda, w twoim przypadku, no Delariva nie, bo masz kopy, długie masz warunki. Ale ja, bez kim on na przykład, jak się kładę na plecy, to już nawet jak mam kogoś w gardzie, to już człowiek jakby był w bocznej, nie? Muszę siedzieć, muszę siedzieć, żeby mieć ten kontakt. No a to teraz właśnie to zależy od czy jego podejścia i tak naprawdę, jaki sobie game plan ułoży, bo ja zauważyłem, że jeśli chodzi o moją grę z góry, czy nogi, czy gi, to ona nie ma różnicy. Nie nie slice, przejście za plecy, cześć. Nie no tak. No, bo to, akurat jeżeli chodzi o górę, to tak, tak no, praca gardą. Ale teraz praca gardą. Ja bym to rozbił bardziej w tę stronę, że jeśli chodzi o kimona, to tutaj trzeba zrezygnować yy, z leglocków, bo tych leglocków po prostu w kimonach ciężej jest typa skończyć, jak on może złapać za to kimono i tak dalej. Wciągać się, no Tak, nie, 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 nie skończy tam raczej. Tutaj można sobie pobazować właśnie na tym, co miało robi, wciągać tą, przestrzeniwywać de la Rive, robić. A znowu, jeśli chodzi o ten aspekt nogi, teraz jeszcze chodzi o no, IDCC. Mówmy sobie szczerze, no to tutaj te nogi też znowu trzeba inaczej ustawiać, no bo jednak tak. Mnie jest tych gracz na IDCC. Każdy albo co, łapie głowę, łapie nogę i daje sobie spokój z tym, nie? Nie widzę tutaj. A no i w Kimonie jeszcze tak. No mamy chwyty, nie mamy. Można to na ten sposób podzielić. No ale co? W Kimonie mamy tych chwytów Multum. Co z tego, jaki tak każdy walczy, trzema. Tak naprawdę, jeżeli mamy jakiś dystans z przeciwnikiem, bliżej, bliżej, bliżej O właśnie. jak mamy jakiś dystans z przeciwnikiem, no to co? Jak nie damy mu nic się połapać, to mamy to samo co w nogi. A znowu, w nogi, tak naprawdę, jedyny minus, jaki ja osobiście nie lubię, to jest tak, jak czy jesteśmy spoceni i te chwyty po prostu spadają. No jest ślisko, tak. Jest, jest że tak powiem, bardziej tak grady na miś, na jest kogoś przytrzymać, no ale jeszcze dochodzą zapasy, oczywiście, tak. Nie, nie znam tego słowa. Kiedyś robiłem w sklepie zapasy... Zapasy na koniec świata. Koli. No tak, o, zapasy Pepsi, no. Nie, ja, ja jedną akcję robię w zapasach i No i jeszcze ja, może to taka moja anegdota do tego, jeśli chodzi o zapasy w jiu-jitsu. Tak naprawdę jeśli popatrzymy na jakiś taki styl wolny albo nawet klasyk, to oni walczą o uchwyty, tak? Czyli wybranie pasa, wybranie nogi. A w jiu-jitsu tak naprawdę nie musimy walczyć o wybranie tej nogi, tylko jeżeli mamy dobry timing, to możemy z tą nogą wstać. O co tak naprawdę w zapasach chodzi, żeby obalić typa? Musimy mu złapać nogę. Jak ja z tą nogą z gardy z dołu umiem wstać, to mam tą robotę, nad którą on pracuje przez te parę lat, żeby sobie wypracować. Ja na to w ten sposób patrzę. No bo już powiedzmy, dokończenie tego obalenia to jest inna kwestia, ale ona już nie wymaga takich skillsów, jak wypracowanie sobie tej pozycji. Ja na to w ten sposób patrzę. No, kwestia indywidualna. Ja bym się tutaj nie zgodził raczej eee, w kwestii tego, że zapasy same w sobie. Wyrabiają zajebistą bazę, jeżeli chodzi o pracę z góry w tym jiu -jitsu. Wiesz, że chodzi gumić. Okay. Oprócz samych sprowadzeń, jeżeli bijesz się za pasiorem, to to czujesz. Jeżeli on troszeczkę więcej zaczyna łapać tego jiu-jitsu, jest go swipnąć. Tak wiesz, na takiej zasadzie. I mówię, indywidualne podejście. Ty masz taki styl, że w 100% rozumiem Twoją argumentację. Nie do tego. Ale mam przykład codzienny Janka, nie? który zaczął inwestować czas w zapasy. No, jest kurwa horror, nie? jest koszmar, jeżeli ja widzę progres na przykład jego, że no nie, ciężko jest mi cokolwiek mu zrobić i to nie są nowe techniki z jiu -jitsu. To są elementy przygotowania fizycznego, zapasiorskie, które tam sobie gdzieś powolutku, poza matą robi, więc jak sam widzisz, no kwestia indywidualna to jest jakby. No, ale teraz spójrz na przykład to z perspektywy zawodnika, mówię teraz ściśle, chcącego startować na zawodach, <laughs> jakie jest prawdopodobieństwo, że ja w 3 lata zrobię dobre jiu i dobre zapasy, a jak mogę takimi gay technikami wygrywać? No bo tak na te techniki moje większość mówi, nie. Nie no, gej techniki, no. No nie, no, no powiedzmy, Zawstwo. kręcenie, kręcenie Zawstwo. lapela, siadanie do gardy. No wiadomo, że dużo osób tym gardzi, nie, no ale ja się z tym nie przejmuję zbytnio. Lapela gardzia. Lapela <ścoughs> gardzia. To jest lapela gardzia. Ty, no, ja, ja powiem, też przez jakiś czas miałem, ale już przestałem chyba chorować na ten ból wiesz, F bo. Generalnie też z sporą osobami tym gadałem, że tak, kiedyś było lasso, to hejtowali wiesz, lasso. Y, potem było 50, hejtowali 50. Kim 50 maja... jest nadal. No tak, ale nie, chodzi mi o ten moment, jak tam wiesz, zostało wprowadzone i Kobrinię z Mendesem się bujali, kurwa, one-tu, one, two, one two i nabijali sobie po tyle punktów. No kimono takie są, no. ta gra zawsze będzie dostosowywana po to, żeby trochę przystalować, żeby nabijać trochę tych przewag. Przełknąłem to z prostego powodu. Bo po prostu przestałem startować w GI. Tyle, A, no. Nie, ja lubię kimona, lubię kogoś zapiąć w warm'a, wejść ale, ale ty masz fajną grę to w kimonach, bo ty dążysz do tego poddania gumić. To wiesz, u ciebie to nie jest tak, że ty... Y, ja wiem, że na przykład jeżeli jest y, twoja walka, ja wiem, że ty zaraz próbujesz łapać trójkąta czy omoplaty, że to jest u ciebie droga do tego, nie że ty usiądziesz na sranie, powiążesz lapelem dookoła i że ty będziesz siedział 5 minut i patrzył, na? Ale to jest właśnie teraz, co powiedziałeś, nie? To tak, wiele osób tak, nawet jak ja widziałem, jak komentują moje walki, to oni myślą, że ja idę stricte po poddanie, nie? To jest nawet dla mnie spoko, bo kiedyś tak było. Bo to tak wygląda no, Znaczy tak, ogólnie no to kiedyś to tak było, jak tam powiedzmy trenowałem półtora roku, dwa lata, to ja w ogóle nie znałem czegoś takiego jak sweep albo zrobienie punktów. Bo powiedzmy... Submission z... fighting po... Tak, powiedzmy tam pierwsze dwa lata to ja chyba żadnej walki na punkty nie wygrałem. Tam były same piękne, poddania. Piękne. To jest miód na mojej uszy po prostu, no. A na, potem poznałeś Kimona, kurwa, <gry> najgorzej. No. Potem poznałem Kimona, nie no, potem no jednak ty, ci przeciwnicy byli coraz lepsi, no i te punkty trzeba robić po to, żeby walkę wygrać, no ale jak już mam plecy, no to szkoda go nie zakatować, <grym> że tak powiem. No, no, bo... tak, jest to, jest to jakaś no. opcja. Ym, przejdźmy dalej, Gumis. Zacząłeś trenować 2.13. Si, senior W 2015 byłeś na tym Ragnaroku w Sinouïściu, gdzie był Janusz też, prawda? Gdzie byli Też byłeś. Nie, nie, nie byłem. Nie byłeś? Nie, był Rafał i, i Gwaku od nas, tam ekipa. No, dobra, czyli I to był twój odwaliłeś pierwszy, numer. I to był twój pierwszy Ragnarok, prawda? I ostatni. Tak, byłeś tam jeszcze jako niebieski pas. Byłem. Poddałeś tam mocnych zawodników. Przeszedłeś przecież kategorię, tak? Wygrałem. Wygrałem. Wygrałeś. W finale no. z Kubu Zajkowskim wygrałeś. Tak. Rok później już Ragnaroka nie było, ale już miałeś purpurę wtedy. No to ciężko powiedzieć, czy tam miałem purpurę, czy brąz. Właśnie o tym <grym> chcę porozmawiać. E, o tym, jak ty ustosunkowałeś się do tego skipowania tych wszystkich pasów w tak stosunkowo krótkim czasie, bo skoro w 2.15 startowały z niebieskim, a w 2016 dostałeś już czarny pas, na początku hmm. 2017. Chyba tak, nie na pamiętam. Na początku 2017, no no. to nie jest całe półtora roku, no to jest raz, dwa... Nie byłem roku na brązie. Nie byłeś roku na brązie, to stało się bardzo szybko, to było poruszenie w środowisku, nie ukrywajmy. W mojej opinii zasłużony, bo później gdzieś jak e, słuchałem wywiadów z Radkiem, nie wiem czy to u Piotrka Pędziszewskiego było, czy gdzieś, to Radek powiedział wprost, że chciał Cię jak najszybciej puścić do czołówki. W mojej opinii zajebiście, bardzo fajnie. E, aczkolwiek była druga strona medalu pod tytułem, wiesz, że ludzie tyrają ciężko, że ten czarny pas się znaczy, że, że wiesz, do czarnego pasa trzeba dojrzeć. Kiedyś się zawsze mówiło, że nie, czarnego pasa nie dostaje się za osiągnięcie, tylko za osobowość. A, tak to, to, myślę, to za osobowość to ja ty... nigdy nie dostał. Tak, I to mi powiedział Twój pierwszy trener że no z tej drugiej kwestii to raczej Gubiś nie powinien skoczyć <gry> po purpury jeszcze, no. no. ale właśnie, chcę jakby poznać twoje zdanie, jak ty no, się do tego... to tak, to było ogólnie takie pierwsze wrażenie to tak, jak powiedzmy, zacznie, wróćmy teraz do tej Finlandii, gdzie tam zrobiłem srebro, ja miałem wtedy niebieski pas bez belek. Finlandii w Turku. Tak. Mhm. No i trenowałem już, powiedzmy tam mieliśmy pasowanie czerwiec albo lipiec, no i każdy myślał, że dostanę purpurę, nie? No ja, Radek dał mi cztery belki. Potem było kolejne pasowanie, nie dostałem nic. Potem chyba wygrałem jakieś dopiero. A potem były Mistrzostwa Polski w Kimonach, gdzie w kategorii przegrałem gdzieś tam w ćwierćfinale przez skazanie. No ale wygrałem absolutnie niebieskich i białych pasów. Więc już wtedy u Radka sobie zasłużył. Tak, mhm. zasłużyłem. No ale wtedy miałem jeszcze jechać na World Pro, i wtedy chyba był to ostatni rok, kiedy mogło, mogło być nogi. Radek chciał mnie puścić w niebieskich kimonach nie? i żebym walczył w tym. No ale ja spytałem ja się go, czy mogłem w purpurach się spróbować. No ale w końcu wyszło tak, że Radek powiedział, że nie, no, ale potem wyszło kolejny fakt, że są tylko kimona. No i jakoś dostałem tą purpurę, no i zapisałem się na te trialsy też na, tak na farta. No i udało mi się wygrać te trialsy i się zakwalifikowałem na to World Pro w purpurach. No i tam chwilę powalczyłem, zawalczyłem jeszcze na Mistrzostwach Europy, w purpurach i to było tyle, w nogi. I potem jakoś dostałem brąz. I na brązie byłeś? Y rok, niecały. Rok, niecały. No w purpurach wygrałem Mistrzostwa Europy, w nie w nogi byłem drugi i trzeci, w kategorii trzeci w absoluto. W wtedy, tak? Tak. A w brązach byłem rok, ale w sumie... Tam zrobiłem najwięcej. I te felerne Mistrzostwa Europy w Brązach, na których wystartowałeś, ja je relacjonowałem, oglądałem vlog na żywo. Co Kimona, co z Lindbladem tak. przegrałem? Tak. Ja myślałem, że to był finał. Półfinał. I napisałem już posta wtedy. Gumisz wicemistrzem Europy. <laughs> No, Nie no tam ogólnie, kurde, tam zabrakło cardio, zabrakło tam trochę kardio na tą walkę z tym gościem. No i on strasznie obity, to był mistrz świata brązów on zeszłego roku. A teraz chyba w Poznaniu w ogóle widziałem Tak, Wardziaka, No bo... jest teraz u niego, ale on ogólnie był rok wcześniej w mojej kategorii. Jak ja startowałem w purpurach, to on już y, był w brązach mistrzem świata, na tym Abu Dhabi i tam był spoko skład. A mało tego on trenuje też bardzo długo, bo on jeszcze się ze spinatorem od nas z sekcji bił kiedyś w białych czy w niebieskich pasach na World Pro. Także... W 1992 roku. <grym> Ta, tak, jak się urodziłem, także nie no, to jest ogólnie to jest taki, taka anegdota, no ale popsułem tamtą walkę, bo tam miałem blisko wpięcie za plecy tak, i, tak, tak, tam było i tak naprawdę tam był 6-6-3-2 w przewagach. Ostatnio oglądałem tą walkę nawet. Spoko. Wykupiłeś sobie wreszcie konto na Flow? Nie, nie będę wspierał tego piractwa. Sempio, od ludzi na Facebooku. Day, i... day, pan, tak. pan, day, day. <gry> tak. Okay. E, no dobra, to wróćmy jeszcze do tego czarnego pasa. No bo dostałeś tą nominację. No wiesz, no, jest to, że tak powiem, moment wyczekiwany przez e, każdego trenującego, Niektórzy. Odpadają gdzieś kurde po drodze, nawet na purpurach. Kiedyś to mi się wydawało takie wiesz, no dostaniesz purpurę, to już o, to już pójdziesz. No, a tak naprawdę kilka brązowych pasów poznałem po drodze, gdzieś tam, gdzie to jiu -jitsu przestało grać ich rolę w życiu. Ty dostałeś to stosunkowo szybko. Powiedz jak się, jak, jak, co czułeś wtedy? Znaczy tak, pierwsza rzecz taka, że nie sądziłem, że dostanę ten czarny pas tak szybko. Z drugiej strony, no to chciałem go mieć. Ale to nie mówię tutaj, bo to zależy kto, jak do tego podchodzi, dla kogo co taki pas, jaką to, jaką to stanowi wartość. No nie wiem, jaką na przykład dla ciebie. Co na przykład sądzisz? Co dla Ciebie, co dałby ci czarny pas? Pst. Na pewno by był ukoronowaniem jakiejś tam drogi. Nie? Bo samo w sobie 10 lat, które jest takim, że tak powiem, minimum wymaganym na ten czarny pas. No to jest taki wiesz, nie, że jesteś dekadę już gdzieś tam w grze jakiejś i. No miła rzecz, no, uhonorowanie takiej roboty, której zrobiłeś, bo... To, że trenujesz 10 lat, to nie znaczy, że ten czarny dostaniesz, nie? No tak, no ale z drugiej strony <coughs> Ja jadę... na pewno odpowiedzialność, na pewno mega odpowiedzialność i motywacja do tego, że musisz zapierdalać, bo teraz wszyscy będą chcieli cię dojechać dojechać i, i jak dojadł ty, ten czarny taki, kurwa, ten, chujowy, chujowy. nie, te, nie, nie to dlatego trzeba to... techniki kacza wrestlingowe <coughs> Albo wiesz, bierzesz sobie, jesteś czarnym pasem, to bierzesz sobie tylko, o, brązowy, dobra, z tym ewentualnie jeszcze mogę wpierdzielić. I podchodzi do ciebie tak. kolega, brązowy pas, mordo robisz? Nie, nie, boli mnie nogę i zaraz tylko, a jeśli Siedzisz sama, to chodź, zrobimy. No. Tak, Ale nie, no Ja bardziej podchodzę do tego, że ten czarny pas to jest dla mnie furtka do walki z tym najwyższym poziomem zawodników, bo tak naprawdę w IBJJF no to jest to ograniczenie, bo na IDCC mogę sobie startować gdzie chcę i każdy ma to w dupie, a na IBJJF trzeba mieć tą plakietkę Black Belt, żeby się z nimi tam pokulać. No to głównie mi o to chodzi, żeby bić tych najlepszych. Uh. Miesiąc temu nie cały, znaczy cały miesiąc temu odbywały się tutaj Mistrzostwa Europy C.B. w Warszawie. Bardzo duża impreza. Yy, tak naprawdę jedna z niewielu, które gwarantowały takie srogie nagrody pieniężne. Powiedz czy oglądałeś w ogóle relacje, oglądałeś sobie waleczki, sędziowałem całe zawody. <laughs> Kurwa, przecież tam byłeś. No dobra, to no byłem przez przypadek. <laughs> Nawet brązowe wszystkie chyba puściłem. Dobra, dobra, cofnijmy. Nie, nie będę specjalnie, nie będę tego wycinał. Niech, no, niech słuchacze wiedzą, że ja też popełniam błędy i te czasami grube. I to teraz powiedz, jak twoje wrażenia w ogóle z tych zawodów gumić, nie? No to co? Jeśli chodzi o te brązowe i czarne pasy, no to ich poziom już tam, no wiadomo, to już są raczej dobrzy zawodnicy, zwłaszcza ci z zagranicy, to wiadomo, że oni przyjeżdżają sobie na tripa do Warszawy, bo do Polski po co można przyjechać. Tylko przyjeżdżałem się tu bić, więc jeżeli przyjeżdżają ci coś ogarnięci, wiadomo, że to nie będą easy fighty. chociaż na poziomie brązowego pasa, to już nie pamiętam, że miał jakiś easy fight na jakichkolwiek zawodach w Europie, także to taka pierwsza rzecz. A jeśli chodzi o niebieskie i purpury, no to ten poziom był strasznie zróżnicowany, no ale nie, no te brazole, jak przyjechały niebieskie pasy i kręcili, tak widziałem, że ty przy 20:0 sobie robili trening, no trenuje sobie techniki na gościach. No to było przykre, no ale z drugiej strony pokazuje na jakim oni są poziomie. Ale z doświadczenia też wiem, że yy, to nie jest tylko, to nie są umiejętności, tylko to jest pozyskiwanie sponsorów przez tych zawodników. Tak jak byłem u Andrzeja, no to mogę śmiało powiedzieć, że tam był Conor, ten De Angelis i Kajan Duarte. Kajan Duarte wiem od tego, no, tego McGregora, to nie nie. Wa tak. Walczyłem z tym Kajanem, no ale nieważne. Yy, to jeśli chodzi o tego De Angelisa, to tak. On w niebieskich pasach, jak tam już ja z nim trenowałem, on ważył wtedy około 83 kg. Miał takie jedno przejście gardy, że przychodził mi do bocznej w kimonach. Nie mógł mi odpalić ani nic, ale boczną miał, ja tam uciekałem. Mogłem go czasami poddać 6 razy. A na przykład były zawody, i on gdziekolwiek stratował wszystkich, tam katował. Ja czułem już wtedy, że on jest bardzo dobry. I jak ktoś mu powiedział, widziałem to w jakimś wywiadzie do Andrzeja, że to jest najlepszy, nie, Andrzej powiedział w jakimś tym, to jest najlepszy niebieski, niebieski pas na świecie. A ktoś w komentarzu, to czemu nie ma purpury? No to klasyk, to jest, jest klasyk. To są te same zarzuty, e, często pod filmikami Mendesów. Oni wypuścili <coughs> prawdopodobnie, nie da, znaczy niedawno, jakieś takie filmy, gdzie pojechali na jakiś Houston Open, jakiś taki turniej, i była zgrywka e, z perspektywy, e, tam wiesz, trybun, e, jakichś tam niebieskich pasów, wszystkie walki po kolei. Był gościu jeden z niebieskich pasach, który zrobił swoją kategorię i absoluto łącznie było gdzieś z 10 fightów, zrobił i były highlighty z każdej. No to kurwa, stary, ten nie był niebieski pas, nie gość. No naprawdę, zmiatał No, to oni tam trzymają po to, że mieć sponsorów, także to jest pierwsza rzecz. Ten niebieski pas tam spokojnie rywalizował z Joshem czy z Kinanem, także to, to nie jest tak, że oni są i nie wiadomo na co czekają, tylko on czeka po to, żeby wygrał, bo on teraz wygrał wszystko. Wygrał Paramusy kategorię Absoluto, na Mistrzostwach Europy w tym roku wygrał wszystko. Także teraz tylko Mistrzostwa Świata, obstawiam, że w kimonach będą, też je zapewne wygra, bo on jest teraz dzikiem i waży 95 kg, więc nie dość, że jest dobry, to jeszcze swoje waży, no to pewnie dostanie brąz. No i wtedy Andrzej kogoś tam promuje, bo będzie miał trzy brązowe pasy w tej samej kategorii, bo ma Dominika, tego Kajana i by miał jeszcze jego i ich trzech nie będzie, więc któryś dostanie czarny pas. No tak, czyli to też jakby te promocje, to kwestia strategiczna wychodzi na to, że w no, tych największych teamach taka, nie? Tak, no i zwłaszcza, że oni walczą o te miejsca na podium, zbierają sobie punkty. Mhm. Także Andrzej rozpisuje kategorie. Dlaczego Kinan poszedł tam do 9-9 chyba jest ta najwyższa eee, kategoria? Nie, on jest super heavy, teraz się bił do sety, no. No, no do sety, a on, on nie waży tyle. On nie, gdzieś 9-3, 9-4, ale tam był Barbosa i jeszcze do Atosu przyszedł jakiś nowy gościu, nie pamiętam jak się nazywa. Eee, już ci powiem. Gustavo. Nie, nie wiem, ale tak, widziałem tak, No tak, tak no, bo jeszcze Ren, nie, to Renato Kanutu gdzie indziej poszedł. No coś. to on i właśnie to jest taka wiesz, filozofia, żeby jednak te punkty gdzieś tam ponabijać, z, z tą plakietkę najlepszego teamu na świecie zdobyć, bo kiedyś to Allianz wszystko niszczył. No właśnie, Allianz Niszczył, tak. a teraz Atos no, z roku, no już chyba nie wiem, to trzeci raz chyba byli najlepsi. No ale widzisz, jakby kwestia Allianzu też się troszkę rozmyła. Bruno Malfasin przeszedł do, już do, do MMA. Ta kategoria musza, 57 kg której w Polsce nawet chyba nie ma, to już jest jakby odpalona. Lepry dalej wymiata. Langi wrócił do gry, nie wiem, czy widziałeś. Nie, 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 nie interesuję się tymi zawodnikami. Nie interesujesz się tymi zawodnikami? Nie, to nie dobre. bardzo. To którymi zawodnikami się interesujesz, Gumiś? No właśnie, tak już przejdźmy do tematu. Łukasz Truskowski. <noise> nie znam takiego gnomu. Nie, no. taki gnom, nie, no jeśli chodzi o to, to ja bardziej patrzę sobie tak, jak walczyłem w 7-7, to ja patrzyłem na zawodników z mojej kategorii i niżej. Bo zawsze wychodzę z założenia, że ci z najniższych kategorii tam pokazują jakieś fajne rzeczy. No a z tymi ze swojej po prostu, żebym wiedział, co oni robią. Tak samo jest teraz. Ja patrzę na gości 8-8. Czyli półciężka. Tak, czyli półciężka, czasami 8-2, i jeżeli mam jakiegoś ulubieńca w tej niższej kategorii, no to obejrzę sobie tą niższą kategorię. Czasami jedną walkę miało, ale jak na przykład obejrzałem ostatnio ICB. To myślałem, że umrę. No, Jeszcze tak. jak walczyli jeden po drugim, to I tylko 5 przełączyłem. 5. Tak, tak, tak. To, tak. to nie, nie to do walk, oglądania. Generalnie to, to w formule walk ACB e, przestało mi odpowiadać z biegiem gal. Że to są jednak te 3 razy 5 Na początku się jarałem, bo myślałem, o fajnie, punktacja. Wiesz, jak w MMA, coś nowego. Z biegiem czasu wolałbym chyba kurde 10 minut superfajty, Wiesz? No, 10 plus 15. 10. No, no dobra, 15. 10 bez punktów. Ale 10 nie, no, 15 z punktami. to 3 razy 5, to to samo. Nie, no 10 bez punktów, only submission. I 10 zaczynamy drugą część tylko z punktami. No, czyli znaczy, jak przez na IDCC, pół na pół. No, tylko że wiesz, no taka druga runda, nie? No to dalej długo jest, wiesz, gumisz. 6 minut jest najlepiej. A 6 minut i wiesz, że musisz typa skończyć, a nie o, znaczy 10. Szanuję, szanuję. No bo wiesz, no tak to bo, działa, no. no bo tak. Z drugiej strony zależy to, jaką będzie miał do tego taktykę. Ktoś może się na tobie kłaść i cię męczyć do tej dogrywki, no ale ja bym raczej tam nie chciał 20 minut z typem się tarzać. Ale tutaj na przykład na mistrzostwach Europy CB, na których byłeś ponoć. Byłem <grym> ponoć. <grym> ponoć. <grym> ponoć. Podobała mi się opcja golden pointu w dogrywce. No ale to znowu, to tak, niby fajne, niby nie, ale kurde. Kontrowersje były. Dla mnie to jest, nie podoba mi się. Już lepiej golden point i minuta countingu od tego. W sensie ktoś robi dwa punkty, no, i jeszcze powiedzmy, dodajmy czas, no bo czasami można jest dupy zrobić te punkty, nie? Z no niczego. To właśnie. No, niby tak. I no. wiesz, możesz robić, do, wciągnąć walkę do dogrywki, jak jesteś słabszy, yy, zrobić w Golden Point na przykład coś takiego, że wciągniesz typa do gardy, zrobisz szybko sweepa, ustabilizujesz, on, ci, on może by cię odsweepował zaraz, nie? No, i to, że on cię nie odsweepował, to jest dlatego, że mu czasu zabrakło, ty już zrobiłeś skorę na 2-0. I kto wie, w jakiej pozycji by ci odsipował. Może jeszcze w lepszej by ci przeszedł kardę. Nie no, na pewno jest to. No wiadomo, jakaś... że każdy na to ma jakąś tam swoją filozofię. Ja to tak widzę. To na pewno, która przyniesie kontrowersji sporo. Ludzie no. będą się na pewno urali, że za jakieś tam, że tak powiem, decyzje nie, niekorzystne dla nich. Już lepiej Spiderweba tam zaaplikować. O, Spiderweba, właśnie, formuła EBI. Jak się, jarasz się w ogóle EBI trochę? No ja obejrzę czasem. Obejrzysz czasem. Obejrzę czasem. A jeśli chodzi o przepisy, mi to te dogrywki średnio się podobają. Walczyłem na tych zasadach, tylko trochę chyba zmodyfikowanych. A ty walczyłeś na pierwszej edycji Dragon's tak. Cup u, u Łukasza tam. No tak. I mi... przegrałeś finał z, z Marcinem Bundlem. A no. w ogóle jak w drabinkach jutro stoisz, bo nie patrzyłem? W drabinkach? No, pierwszej mam wolny los. Mm -hmm. w drugim... pinch postępem kurde. Dobra, to zapytam ci kogo jakbyś spojrzał na 8-8, rozstawiłbyś po dwóch stronach drabinki, faworytów tej, tej kategorii? Jeżeli miałbym, no to już ja napisałam analizę. No wiem, no i tak... No, no to po dwóch stronach bym rozstawił Bandla i Ciebie. No tak, no ja jestem z Marianem z jednego teamu, więc teoretycznie Marian jeszcze bym powiedział, że jest też faworytem. No to Nie ja Mariana, być... Mariana wymieniłem No też. tak, no i teraz weźmy pod uwagę fakt, że zawsze, jak ja kojarzę, to tam mistrzowie Polski chyba dostawali ten wolny los w pierwszej, albo nie było tak, że ktoś musiał tyrać więcej, jak wygrał rok temu. Było e, nie wiem, nie czy to są tak... takie regulacje, nie, nie mam pojęcia, Gumić, wiesz, czy są takie regulacje? Nie, no nie, nie spotkałem się jeszcze tak, bo no, przeważnie większość z zawodów, gdzie widzę, że ci faworyci, no to nie dość, że, no wiadomo, że są wiadomo rozstawieni, no ale jeżeli jest wolny los, no to przeważnie oni dostają. No mhm. i ja z bandlem dostaliśmy wolny los. Nie wiem, czy Watson to ustawiał. Nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat. Mogę się go dopytać. Nie ma po co. Nie ma po co, ty już to wiesz. Nie ma co. <laughs> tak. Sytuacja jest dogadana. Sytuacja jest dogadana. E, no, to co, gumisz? Będziemy powoli kończyli nasz podcast. Nie, bardzo fajnie wyszło. E, dowiedziałam się tak naprawdę wszystkiego, czego chciałam. Myślę, że nasi słuchacze też. E, muszę ci powiedzieć, Gumiś, że to nie jest nasz pierwszy podcast. Jest jeszcze na pewno sporo tematów do obgadania. Myślałam, że będziesz mniej rozmowny, a tutaj, jak się okazuje, ładna, tu... ładna, ładna godzina <noise> lekcyjna nam zleciała. Bardzo, bardzo Na przekór ciebie. <noise> tak, 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 na przekór ciebie. Cokolwiek to miało znaczyć. Co znaczy na przekór ciebie? Nie wiem. Na przekór tobie. Na przekór tobie, a, czyli że na złość ci chcę zrobić. Tak, właśnie, tak, właśnie. Dobra, Gumiś, lecimy zjeść chyba. No, Maczek. Znaczy ty, bo ja trzymam wagę. Tak, ja zjeść McDonalda, bo jedyne, co widzę za oknem, to jest właśnie ten McDonald i, i kusi mnie bardzo, żeby wchłonąć sobie trochę... Węgli. Węgli. Mocnych węgli. Mocn ja jestem za. Mocnych węgli. Dobra, Gumis, dziękuję raz Dzięki. jeszcze. Pozdro. Pozdro.